Hej, hej, z tej strony Michajlo i witam was w małym logu, vlogu informacyjnym. Bo jak dobrze wiecie, mamy dzisiaj 31 października roku pańskiego 2013 i w dniu dzisiejszym jest premiera, aczkolwiek to w cudzysłowie powinienem powiedzieć, najnowszego dzieła z firmy Sports Interactive. No, jest tylko jeden zowiński problem. Jak tam parę osób może patrzy, co się dzieje na CMREW-ie czy i tak dalej, jest w chuj za przeproszeniem duży problem z dostępnością gry. Nawet w zeszłym roku, pomimo tego, iż gra wychodziła, proszę ja was, 2 listopada i to jest dzień zaduszny, więc teoretycznie święto, mi się od razu bez problemu w pierwszym sklepie, do jakiego tylko pojechałem, udało mi się zakupić grę. Dzisiaj byłem... Dobrze, chwilę, niech to ja podliczę. Empik na Tatkówku, dalej Saturn na Tatkówku, dalej Empik na Przypalmie, jeżeli chodzi, bo to oczywiście mówię cały czas o Warszawie, przy Rondzie de Gaulle'a, Empik na Marszałkowskiej, Empik w Złotych Tarasach i Saturn w Złotych Tarasach i wszędzie powiedzieli, że... I wszędzie albo nie widzieli nic kompletnie, albo mówili, że zamówienia tylko i wyłącznie u dystrybutora, albo co najczęściej to akurat w Saturnach mi mówili, że no poniedziałek, wtorek będzie, więc no raczej taka lekka załamka, no bo w sumie mamy teraz akurat parę dni wolnego, no i no by się przydało trochę obczaić, no ale to no jednak przez te parę dni no to ze 3 odcineczki można byłoby nakręcić. No i proszę ja was... No więc no tak się przedstawia sprawa. No ja akurat zastanawiam się teraz bardzo co robić, bo... Ja jednak jestem tego typu graczem, że no lubię mieć akurat pudełko właśnie od gry. Ale no jednak chęć zagrania wcześniej kusi mnie bardziej i naprawdę bardzo poważnie się zastanawiam, żeby sobie wziąć sobie i proszę ja was zamówić edycję, proszę ja was... edycję, znaczy do dyspozycji elektronicznej, że po prostu kod sobie zamówię sam i ten, więc no tak się przedstawia na obecną chwilę sprawa. Naprawdę w tym roku akurat polski dystrybutor, a jest nim, jeżeli ja dobrze pamiętam, oczywiście mogą się mylić akurat, chwila, tu jest coś akurat polskie, a nie, bo to akurat tak na przykład jak chciałem sprawdzić akurat, ale nie, to znaczy chyba w naszym polskim dystrybutorem jest chyba firma CD Projekt chyba, ale też nie chcę akurat Nie chcę to odskazać jakiegoś kogoś jak ten, ale no generalnie no zresztą zawsze są jakieś problemy z dyspozycją, no ale no nie aż tak jak w tym roku, no a tym bardziej, że to jest jeszcze teoretycznie normalny dzień roboczy, a nie ten. Oczywiście nie muszę mówić, że pomimo tego, że dzisiaj, bo dzisiaj też swoją premierę miał Battlefield, to oczywiście wszędzie jest po prostu do usrania tego za przeproszeniem i tak samo no mówię, Battlefield, Assassin's Creed 4 i Batman, pomimo tego, że też no, wszystkie to miało ostatnią premierę, a są oczywiście płyty, niestety z FM-em nie ma. Dlatego też no mówię, tak się przedstawia na obecną chwilę sprawa, a nie będę was tutaj oszukiwał, więc no kwestia jest tego typu, że jeżeli nie pojawi się dzisiaj wieczorem, późnym wieczorem żaden odcinek, to znaczy się, że będę czekał na edycję pudełkową. Natomiast jeżeli będzie jakiś odcinek, no to znaczy się, że jak to ja po prostu nie będę się pierdolił z tym i wezmę sobie samą po prostu w dystrybucji cyfrowej, to sobie ją zagubię. Także no tak się przedstawia sytuacja, no mówię, no sam też spędziłem kuźwa chyba pół dnia jeżdżąc po sklepach, no ale no niestety wyszło jak wyszło. Okej, okay, także no to tyle co mam na razie wam do przekazania i... No zobaczymy, no albo usłyszymy się za parę godzin, w zależności od tego, kiedy mi się uda nagrać odcinek, jeżeli bym jednak kupował w dystrybucji elektronicznej, albo w najgorszym razie usłyszymy się w poniedziałek, pewnie wieczorem, albo we wtorek, no w zależności od tego, kiedy będziecie oglądali. Także do usłyszenia, bye bye.